Radosław Sobolewski podał się do dymisji po porażce z Termaliką. Funkcję trenera pełnił od 3 października 2022 roku. W tym czasie prowadził Wisłę w 44 meczach, notując 23 zwycięstwa, 11 remisów, 10 porażek. Zanotował średnią liczbę punktową na poziomie 1,82 punkta na mecz. Warto zanotować, że prezes Wisły Kraków musi przyjąć dymisję Radosława Sobolewskiego, więc dalsze kroki poznamy dopiero prawdopodobnie niebawem. Kibice od dłuższego czasu domagali się zwolnienia trenera Białej Gwiazdy. Ich gra, styl i przede wszystkim miejsce w tabeli pozostawiają wiele do życzenia. Aktualnie Wisła znajduje się po 17 kolejkach pierwszej ligi na miejscu 8, z 6 zwycięstwami, 7 remisami i 4 porażkami, ze stratą do 2. miejsca aż 5 punktów, a może wzrosnąć nawet do 8. Kogo widzicie jako nowego trenera Białej Gwiazdy? Dajcie znać w komentarzach.